All right, ready? Jesteście gotowi? Get set and action. Akcja. Stworzyliśmy salę tronową dla króla Nebukadnezara. To bardzo rozbudowana scenografia, w której Daniel przychodzi do króla i opowiada mu jego sen. Staraliśmy się, aby wystrój dokładnie oddawał charakter tamtych czasów, a jednocześnie wskazywał na królewskie pochodzenie pomieszczenia. Król Cyrus podróżuje przez równiny, żeby dotrzeć do Babilonu. Jest w swoim namiocie i planuje, w jaki sposób zdobyć Babilon. Pewnego razu kręciliśmy przez 216 godzin praktycznie bez przerwy. Czasem patrzysz na taśmę i myślisz, to ujęcie jest minutę po tamtym, a tak naprawdę pomiędzy jednym i drugim upłynęło 12 godzin. I chodzi o to, żeby w kręcenie jednego i drugiego włożyć tyle samo energii. To prawdziwe wyzwanie. Było mi bardzo gorąco i pomyślałem, że ponieważ pokazują mi od talii w górę, zdjęcie butów i skarpetek pomoże mi się ochłodzić. Ale teraz mam dwie różne skarpetki. Miałem po dwie skarpetki na każdej stopie. Białą i czarną, i teraz mam jedną czarną i jedną białą. Ale nie mówcie nikomu. Jest też cała masa wyzwań związanych z poszczególnymi elementami scenografii. Na przykład musieliśmy sprawić, żeby nasz portal czasu obracał się wokół własnej osi. Nie pomyśleliśmy jednak o tym, że znajdujące się pod nim kable mogą się skręcić. Pewnego razu musieliśmy przerwać pracę, bo portal rozpadł się na mniejsze elementy i zrobił się ogromny bałagan. Zdaliśmy sobie sprawę, że po każdym ujęciu musimy odkręcać go w drugą stronę albo po prostu rozplątać kable. W pewnym momencie musiałem zakręcić światem, małym obrazem świata w 3D. Zapytałem, a co jeśli macie władzę nad czasem i przez przypadek odwrócę kierunek obrotu Ziemi? Powiedzieli mi, nie Doug, musisz tylko wyobrazić sobie, że masz w rękach świat trochę mniejszy niż prawdziwy, że go obracasz. Miałem więc obrócić coś, co jeszcze nie zostało stworzone. Musiałem więc dobrze zrozumieć ideę i zrobić kilka ujęć, bo później nie da się tego poprawić. Myślę, że najlepiej będzie użyć tutaj żyłki wędkarskiej. W pewnym momencie mieliśmy nie dopuścić do zamachu na Abrahama Lincolna. Miałem złapać w locie kulę. Tworzenie sceny, w której naprawdę wygląda to, jakbym ją łapał, było dużym wyzwaniem. Albo scena, w której mam trzy osobowości. Musiałem rozmawiać z Dougiem Bachelorem, którego wcale tam nie było, a ten Doug Bachelor rozmawiał z kolejnym. Trzeba dokładnie wyobrazić sobie, gdzie te osoby zostaną potem umieszczone w postprodukcji. Niezła zabawa. Zaczynasz mówić do siebie, a oni są gotowi, żeby w razie czego wezwać lekarza. Światło odbija się w okularach i oślepia operatora kamery, więc wyjąłem szkła z oprawek, co oznacza, że niewiele widzę. Ale słyszę podpowiedzi przez tę małą słuchawkę. Czytam scenariusz dla samego siebie i potem go odsłuchuję. Słyszę więc głosy w głowie, ale przynajmniej jest to mój głos. Film odnosi się do długiego okresu. Zaczynamy długo przed narodzeniem Chrystusa, a kończymy na Jego powtórnym przyjściu. Żeby opowiedzieć tak wiele i tak szybko, musimy ciąć materiał około 6 tysięcy razy w ciągu godziny. Nie zdarzyło się to w żadnym innym filmie, który robiliśmy. Przez te wszystkie lata zastanawiałem się nad tym, co możemy dać ludziom, przeciętnemu człowiekowi, co przekona ich, że Biblia jest nadzwyczajną księgą, która zawiera prawdę. Ten film to coś, co możemy pokazać ateiście i zapytać, czy zastanawiałeś się nad tym, czy jest jakiś dowód na istnienie Boga? Możesz też dać to chrześcijanom, aby zachęcali się nawzajem i wzmacniali. Możesz dać to młodym ludziom, żeby rozdali swoim sąsiadom. Każdy chrześcijanin, niezależnie od denominacji, będzie zainteresowany tym projektem. Proroctwa biblijne dowodzą, że Biblia jest prawdą, a Bóg rzeczywiście istnieje.